witamy bardzo serdecznie mistrza Ninja Warrior Polska, Janka Tatarowicza, jako pierwszy to osiągnął. Janek, cieszę się, że do nas dotarłeś, dojechał do nas praktycznie z Gdańska, dobrze mówię? Dokładnie tak. Także przez całą Polskę przebrnął, żeby spotkać się z mieszkańcami powiatu żywieckiego, spotkać się z dzieciakami i myślę, że jakiś sportowy challenge nie jeden dzisiaj zaliczymy. Mamy nagrody. Janek, co dzisiaj przygotowaliśmy? Czym będziemy ich sprawdzać? Mamy drążek, mamy drążek obrotowy, nunczaka, podciąganie będziemy robić, różne inne challenge. Zobaczymy, jak sprawnie jest młodzież, jak sprawni są ludzie. Jestem sam ciekaw, jak tutaj mieszkańcy Żywca się plasują w tym rankingu tutaj najsprawniejszych kotów w Polsce. Także sprawdźmy to. Let's go! Oh yeah. To zapraszamy tutaj, ustawcie się w rozsypce, Janek poprowadzi rozgrzeweczkę. Janek poprowadzi do wygrania kilka fajnych rzeczy, więc bardzo zachęcamy do tego, żeby się rozgrzać i spróbować czegoś tutaj na drążku. Zawsze odejdźcie kawałek od siebie, żeby mieć dużo miejsca. I zaczniemy, próbujmy się. Jeden. Dzieciaki i młodzież już po wspólnej rozgrzewce z naszym mistrzem. Dzieciaki i młodzież żywiecka, jak żywy! Nie przekonaliście mnie, musicie z większą mocą grać żywy! To jest siła i energia. Brawa, brawa, brawa dla was wszystkich! Na wielką, co? Na pewno robi większe wrażenie niż w telewizji, nie? Moja droga, ile masz lat? Piąteczka. Cieszę się. Próbujemy? Dawaj, i jedziemy. Na mistrzostwach miast sprawnościowych miasta Żywca. Pięknie, mój uczeń. Niezła forma. Kubeczek, proszę bardzo. Hashtag dam sobie radę ze szkoły przetrwania. Proszę bardzo. Brawo jeszcze raz. Brawo.
Brawa dla wygranego jeszcze raz. Wygrywa główną nagrodę. Mamy szlachetnego gościa. Co powiedziałeś jeszcze raz? 50% wygranych wpłacam na cele charytatywne. No i to jest bardzo dobry przykład. Brawo, brawo, brawo! Nie wiem, gdzie się patrzeć, ale... Mamy to. Brawo, jeszcze raz dla nich. Kubeczek. Kto to jeszcze brał udział? Ile miałeś? Ja miałeś. To sam się podciągnął dużo razy. O, Fit Kondzio. Tak jest, na Fit Kondzio, proszę bardzo, izotonik. To nie. Ja zarobienia na dzień mamy, dla mamy Ewy. Córeczka tutaj załatwiła, także buziaczki serdeczne. I do zobaczenia. Kondziu, z córeczką. No to możesz przekazać kolejne. Proszę bardzo. Troszkę niżej. No, dalej, super. Ja troszkę niżej, to o, dobra. Super. Dobra, już nie mam siły. Tyle mogę. Uwaga dzieciaki, to na waszą część, żebyście kiedyś byli dużo lepsi niż Janek. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Brawo, brawo, brawo! Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy za trening. Wygrywajcie w życiu. Moi drodzy, jesteśmy właśnie po zakończonym spotkaniu z pierwszym w Polsce mistrzem Ninja Warrior Polska Janem Tatarowiczem. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim dzieciakom, jak również młodzieży, którzy dotarli na żywiecki rynek. Janek, jak wrażenia, jak oceniasz poziom sprawności naszej młodzieży? Kurczę, jestem zaskoczony bardzo pozytywnie, ponieważ ja mam do czynienia z młodzieżą, też prowadzę zajęcia dla dzieciaków i ta sprawność z roku na rok coraz bardziej spada. A tutaj naprawdę dzieciaki wykazały się naprawdę wysokim poziomem, bo tutaj chłopacy, co się podciągali, te rekordowe 41 podciągnięć, to nawet ja bym nie wykonał. Dużo osób po 20 podciągnięć, co jest rewelacyjnym wynikiem. Nawet małe dzieciaczki dawały radę się kilka razy podciągnąć, to jest niesamowite, jaka tu jest kurde moc. Ale to chyba wszystko dzięki tobie, bo ja widzę, że ty cały czas naganiasz, cały czas zachęcasz, motywujesz ich i chyba to jest twoja sprawka, co? Wiesz, to po części może tak, generalnie wiem, jak to jest ważne, żeby mieć odpowiednie inspiracje, odpowiednie wzorce. Szczególnie w tym świecie, co teraz jest, szczególnie w tym świecie, co teraz jest, żeby inspirować ludzi, dzieciaków do ruchu, do aktywności fizycznej. Także myślę, że fajnie dzisiaj to wydarzenie wypadło i chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejsze wydarzenie, również na 9.30 do Miejskiego Centrum Kultury, gdzie będzie troszkę dłuższa seria, spotkanie, prelekcja motywacyjna, spotkanie z psychologiem, jak również więcej opowieści o historii i filmiki z przejść z torów z Ninja Warrior Polska o Janku Tatarowiczu. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy i jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym wydarzeniu, za dzisiejsze spotkanie, bo wszyscy, myślę, dzisiaj potrzebujemy inspiracji, potrzebujemy motywacji w tym zwariowanym świecie. To jest. Bardzo serdecznie dziękuję, Janek. Lecimy dalej. Let's go! Janek Tatarowicz, to jest Miss Ninja, przyjął Cię do żywca, mówimy stop depresji, mówimy stop uzależnieniom, mówimy każdy z nas jest wartościowym człowiekiem, jest wartościowym młodym człowiekiem, cenimy tą wartość i chcemy, żeby tą wartość swoją pokazywał na zewnątrz, żeby tą wartość swoją tak samo przekazywał innym. Są różni przecież młodzi ludzie, mają różne swoje usposobienia, mają różne przecież swoje różne tematy, którymi się zajmują i to jest najważniejsze. Chcemy docenić młodych ludzi i po to takie będziemy organizowali tutaj spotkania, jak to dzisiejsze spotkanie w Miejskim Centrum, które ma nazwę Akcja Inspiracja i bardzo serdecznie tutaj dziękuję panu burmistrzowi za możliwość zorganizowania i za wsparcie. Jak zwykle można na pana burmistrza liczyć. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja także dziękuję za zaproszenie i bierzemy się do pracy. Działamy. Akcja Inspiracja. Let's go! Młodzież dla nas najważniejsza. Yeah!
39, 30, 31, 32. Brawo, jeden dużo od was, stajemy do góry, a nie tak brawa. 33. 54. Arwaka, 55. Brawo, mamy zwycięstwo, brawo! Niesamowita walka do samego końca, gratuluję chłopaki. Uwaga, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Mając gdzieś tak 7-9 lat, to spędzałem masę czasu tylko i wyłącznie na dworzu z kolegami. Od godziny 7 do godziny 22 praktycznie siedziałem cały czas na dworzu, po drabinkach latałem, po trzepakach i tak dalej. Ale ta elektronika coraz bardziej się gdzieś tam rozwijała, coraz bardziej była dostępna, coraz tańsza się robiła i łatwiejsza w obsłudze i tak dalej. I zacząłem mieć taki okres czasu, gdzie bardzo dużo grałem w gry komputerowe, bardzo dużo przesiadywałem na telefonie i to było tak w wieku 11 lat. To było jeszcze przed tym, jak to było właściwie po śmierci mojego taty, a przed śmiercią mojej mamy. Moja mama też nie miała dużo, aż tak dużo sił na nas, żeby nas pilnować. Była też załamana tym, że jej mąż umarł. Była też starsza, miała też jakieś tam swoje kłopoty różne w ogóle z utrzymaniem nas, bo też w domu nie było nie wiadomo jak wysoko i bogato. Więc ja wpadłem w takie, na szczęście nie takie złe towarzystwo, gdzieś tam papieroski czy alkohol, chociaż to już też za mały wiek, ale bardzo mocno wpadłem w to, żeby grać na kompie i właściwie ten moment, kiedy ja trafiłem do rodziny zastępczej, do mojej przyrodniej siostry, to był moment, w którym ja, moje życie totalnie się zmieniło. Ja byłem ciśnięty o to, żeby iść do szkoły, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby robić coś takiego pożytecznego dla siebie. Miałem zabierany telefon i tak dalej. I wtedy dla mnie to była masakra, totalna masakra. Czułem się źle z tym, czułem, że to jest jakieś ograniczanie mnie, moich możliwości. Ale teraz z perspektywy czasu bardzo wiem, że to było dla mnie potrzebne. Bardzo dużo z tego wyciągnąłem dobrych rzeczy i jestem wdzięczny za to, że nie miałem łatwo, że się wkurzałem, ale miałem te dobre wartości fajne przekazywane. Bo zacząłem bardzo mocno też się rozwijać. Każdy sukces powoli był taką drabinką do tego, żeby dojść do tej statuetki. Zanim do tego doszedłem, no to jeszcze byłem później w kolejnych edycjach, 5., 6., gdzie doszedłem do finałów. No i 7. edycja, która już była taka mocno przełomowa, bo doszedłem do Góry Midoriyama, gdzie mogłem już to zdobyć, ale brakowało mi pół sekundy. Pół sekundy zaważyło na tym, że zrobiłem to dopiero rok później. A tak byśmy byli rok wcześniej, wszystko bym był tutaj w zeszłym roku, bym tutaj mówił do was w zeszłym roku, ale musiało się stać to, co się stało. Nie zdobyłem tego, zdobyłem tytuł Last Man Standing. Później 8. edycja, w której dramat, totalny dramat, dyskwalifikacja na torze eliminacyjnym, jak amator. Ja, gość, który już się wspinał na Midoriyamę, który już był przygotowany wtedy, żeby zdobyć tytuł Ninja Warrior Polska, żeby wygrać, odpada na torze eliminacyjnym. Poniosły mi ambicje, poniosły mnie trochę egoizm. Chciałem udowodnić kolejny raz, że jestem najszybszy, chciałem to zrobić na maksa szybko, a nie musiałem wcale tak się mocno śpieszyć. Mogłem 2-3 sekundy wolniej, słabiej to zrobić.
i bym przeszedł ten tor eliminacyjny bez problemu, a jednak gdzieś takie złe... Właściwie to było tak, że jeden z zawodników podszedł do mnie i mówi: Janek, zrobiłem to, zobacz jak szybko, nie? Bo to było, mieliśmy nagrywane dwa odcinki tego samego dnia i on był na porannej grupie, a byłem na popołudniowej grupie. Więc nawet nie ścigaliśmy się między sobą w tym samym odcinku. No ale mówi do mnie, że zrobił ten super czas i tak dalej. Ja mówię: dobra, utrę ci nosa. Co ty będziesz mi tutaj kozaczył, że jesteś ten? Pokażę ci, że jestem lepszy. No i nie pokazałem, że byłem w tamtym momencie lepszy, bo odpadłem, no i poniosł mnie ten egoizm. Ale odrodziłem się jak Feniks z popiołu i w 9. edycji już z zupełnie innym nastawieniem, już nie z takim nastawieniem, że najszybciej, tylko żeby po prostu dojść tutaj i żeby to zrobić. I w moich przygotowaniach wspinałem się na 19-metrową linę w Gdańsku. I powiem wam tak, mentalność jest tak ważna, żeby osiągać sukces. Wy, jeżeli chcecie osiągać sukces, już teraz musicie wiedzieć, że już to zrobiliście. Wmawiać sobie, że już osiągnęliście to. I ja sobie wmawiałem, że ja Midoriyamę wchodzę poniżej tego limitu czasowego. Ja sobie mówię: nie, no ja Midoriyamę wchodzę 24 sekundy, nie? Te 21 metrów. Jak robiłem na treningu 19-metrową linę, to robiłem 21,5 najlepiej, a tak zazwyczaj to 22,5 sekundy, co przeliczając na 21 metrów, to było takie ledwo co, a te dwa ostatnie metry to są tak ciężkie, to już jest takie zmęczenie, że nie idziesz w tym samym tempie, tylko to tempo wzrasta tak tragicznie, tak maleje, że to jest masakra. Ale wmawiałem sobie i ogólnie jak inni mnie pytali, czy ja to zrobię, czy nie zrobię, to mówiłem: tak, robię to, i mówię im, że 19 metrów robię w 19 sekund. Co nie było prawdą do końca, ale ja się tak nastawiałem mentalnie, że jestem w stanie to zrobić. Wmawiałem sobie to. No i to zrobiłem. Zrobiłem to w programie z jednym błędem podczas wspinania się, bo to nie wygląda tak, że było idealnie, wszedłem i ledwo co zdążyłem, tylko po drodze miałem jeszcze taki tragiczny błąd, że w momencie, kiedy zrobiłem trzy takie pełne ruchy, czyli zaplotłem nogi, wyprostowałem się, dałem ręce znowu wyżej, to po trzech takich ruchach, jak nogi zaplotłem, one mi totalnie spadły. Ja się zatrzymałem. Byłem przygotowany na to, więc moje ręce pracowały dalej, ale moje nogi, które bardzo dużo mi pomagały, nagle przestały działać, wyszły z tempa, musiałem na nowo się nastawić na to i tutaj myślę, że mogło zabraknąć, że przez to półtorej sekundy myślę, że miałem straty i dlatego to zrobiłem ledwo co, a tak bym pewnie zrobił 23 około i pół może sekundy. Bóg. To jest taki temat, o którym nie każdy chce rozmawiać. Trochę wstydliwy dla niektórych. Ale ja się nie wstydzę, ponieważ ja doświadczyłem kilka razy takiej obecności. I miałem też wypadek samochodowy taki, no na szczęście nie tragiczny, bo jestem tutaj cały i nic mi nie jest. Ale jechałem samochodem, wpadłem w poślizg. Nie wiem nawet w jaki sposób wpadłem w poślizg, bo przede mną były samochody, za mną były samochody, więc ja nie mogłem jakoś specjalnie szybko jechać, bo bym wjechał w tego w przodu. Na przeciwnym pasie też był strasznie duży ruch i mną rzuca, lecę od prawej do lewej. Kurde, nie wiem co się dzieje, nagle wylądowałem w krzakach, samochód na boku. Wychodzę z niego, próbuję wyjść jak z czołgu, kurde, górą, drzwi mi spadają na łeb. Jacyś ludzie przyszli mi pomóc. Wychodzę, patrzę, ja wpadłem między centralnie dwa drzewa. Odległość między tymi drzewami to była około 3 metrów. Samochód mierzy długość, nie wiem, z 2,5 metra może, więc wleciałem tak na styk i naprawdę w momencie, kiedy mną miotało, mówię sobie: Panie Boże, ja bym chciał być połamany, ale nie chcę stracić życia. No i wyszedłem z tego cało na szczęście. I zawdzięczam to właśnie temu. I jak staję przed torem w telewizji, to też zawsze się żegnam, zawsze się modlę o to, żeby gdzieś tak mnie wspierał. No i czuję tą obecność, więc chciałem się też tym z wami podzielić.
Nie zamierzam zatrzymywać się, nie zamierzam teraz osiąść na laurach i korzystać po prostu z tych 200 tysięcy, które w tych czasach tak naprawdę to nie jest nie wiadomo ile. Oczywiście jest to dużo i ja jestem bardzo, bardzo się cieszę, że to mam i nie chcę tego rozwalić na to, żeby się polansować, jakiś samochód drogi czy jakieś imprezki, tylko chcę razem z moją cudowną dziewczyną, zapraszam, pani Aleksandro. Tworzymy razem projekt Tatars Workout Center. Jest to sala treningowa, która bez niej nie miałaby w ogóle miejsca, więc bardzo jej dziękuję za to, że mnie wspiera w tym i pomaga i podsyła dużo fajnych pomysłów. Będzie to sala treningowa w Gdańsku, na którą już was wszystkich serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że z Paweł zorganizuje jakiś autokar i przyjedziecie. Zrobimy tam super zajęcia fajne dla was. Sprawdzimy żołnierzów, jak sobie radzą na torach przeszkód, bo wiem, że wy macie swoje tory przeszkód i chciałbym w nich kiedyś wziąć udział, chciałbym je kiedyś pokonać. Ja was wezmę na swoją klatkę, na swoje przeszkody. Bardzo ważne jest to, żeby mieć przy sobie jakąś osobę szczerą, przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę, koleżankę, dziewczynę, chłopaka, którzy będą was dopingować, którzy będziecie ze sobą wspólnie się motywować nawzajem. I to, co Paweł mówił o zapałkach, no to jest mega ważne, że im większa grupa, im taka szczera grupa, dobra grupa, która się wspiera, która nie tak jak... Ja też doświadczałem takich osób, co klepały mnie po plecach, że no dobrze Janek, a za plecami obgadywali. No to nie, no to takie osoby odcinamy od siebie, ale takie wartościowe warto relacje budować. Dalej żyć na pełnej petardzie po prostu i dojdziecie do celu. Uwaga żywiec, ogarniamy życie! No jasne, mamy! Za słabo, mocniej, to musi być mocniej energia, uwaga! Ogarniamy życie! Bez...